Witamy kwartet, a jednocześnie witamy prezesa Stowarzyszenia Czas Sztuki, pan Marcin Grzesiak. Maksymilian, przepraszam najmocniej, Maksymilian Grzesiak, Fundacja Stowarzyszenie Czas Sztuki i kwartet smyczkowy Time Quartet. O dalsze prowadzenie dzisiejszego koncertu poproszę panią Katarzynę, wiceprezesa stowarzyszenia. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za tak miłe przywitanie. Chciałam państwu powiedzieć, tak jak już pan dyrektor wspomniał, to nie jest pierwszy raz, kiedy się tutaj z państwem widzimy. Jest to trzeci koncert już, który jest organizowany przez Fundację Czas Sztuki dzięki współpracy tutaj z Domem Kultury w Kałuszynie. Pierwsze koncerty odbyły się w zeszłym roku, jeden koncert był w sierpniu, również tutaj na tej scenie wystąpił zespół, który grał tanga Astora Piazzolli, następnie w grudniu odbył się koncert rozrywkowo-kolędowy, a dzisiaj widzimy się po raz trzeci i jak pan dyrektor wspomniał, jest to wyjątkowy dzień, bo dzisiaj rozpoczyna się cykl organizowany przez Fundację Czas Sztuki, Mazowieckie Muzyczne Spotkania Bez Barier, druga edycja. Cykl ten odbywa się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy cykl odbył się w zeszłym roku, odbyło się 10 koncertów i audycje dla dzieci. W tym roku mamy cykl 5 koncertów na razie. Dzisiaj rano odbył się pierwszy koncert w Jeruzalu, a teraz mamy koncert drugi. Fundacja Czas Sztuki ma siedzibę w Dębowcach, w gminie Mrozy, więc tutaj niedaleko państwa miejscowości i zajmuje się organizacją koncertów z muzyką klasyczną dla państwa. Wszystkie koncerty są bezpłatne. Muzyka klasyczna, muzyka poważna, to muzyka chyba najważniejsza, dlatego że z tej dokładnie muzyki wywodzą się wszystkie inne style muzyczne, które znamy z telewizji czy z radia. My dzisiaj dla państwa chcemy zaprezentować utwory właśnie muzyki poważnej, ale ze względu na tak piękne okoliczności pogodowe i warunki, że gramy tutaj w plenerze, zagramy dla państwa same hity muzyki klasycznej. Rozpoczniemy od utworu Wolfganga Amadeusza Mozarta, jednego z trzech klasyków wiedeńskich obok Haydna i Beethovena. I będzie to kompozycja Eine kleine Nachtmusik, czyli mała nocna serenada, która w oryginale jest przeznaczona na orkiestrę smyczkową. My dla państwa dzisiaj wykonamy pierwszą część tego utworu w kwartecie smyczkowym.